Prekursorem dzisiejszego Dnia Dziecka było wydarzenie mające miejsce w Genewie w 1925 roku. Odbyła się tam wówczas Światowa Konferencja na rzecz Dobra Dzieci. I nowe święto zostało przyjęte oczywiście z wielkim entuzjazmem i w kolejnych latach było już obchodzone w niemal każdym kraju. Początkowo nowy zwyczaj obejmował jedynie obdarowanie najmłodszych drobnymi upominkami i prezentami. Później dzień ten został z czasem przeznaczony dla całej rodziny i w niektórych państwach jest dniem wolnym od pracy, by rodzina mogła być razem. W 1954 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustaliła Deklarację Praw Dziecka, która pomogła rozpowszechnić wzniosłe ideały dotyczące życia i przyszłości dzieci. No i wszystkie one zostały zapisane oczywiście w Karcie Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie to miało miejsce 20 listopada i to właśnie w ten dzień w wielu krajach stał się symboliczną datą Dnia Najmłodszych. Jednak pomysłodawcy ogłosili wyraźnie, że wszystkie kraje powinny ustalić własne daty tego święta, no i powinny być one historyczne lub kulturowo związane z dziećmi. Pierwsze odnotowane obchody Dnia Dziecka w Polsce pochodzą z 1929 roku. Wówczas święto to związane było z Kościołem katolickim. O poranku przed szkołą dzieci i rodzice spotykali się na mszy, a po niej wszyscy szli do szkół, gdzie odbywały się przedstawienia i luźne, raczej żartobliwe lekcje w obecności rodziców. No i aż do roku 1952 Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieoficjalnie we wrześniu. No i następną datę zmieniono na 1 czerwca. Zmiana dotyczyła całego praktycznie bloku państw socjalistycznych, którego wówczas częścią była również Polska. No i dziś polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze, upominki, a na wiele obowiązków, które zobowiązane są wykonywać na co dzień, przymyka się tak naprawdę oko. Dotyczy to m.in. też godzin lekcyjnych. Zamiast sztywnej klasowej nauki zabiera się dzieci na wycieczki do kina lub organizuje zabawy i gry w plenerze. Oczywiście nie trzeba wspominać, że jest to jeden z bardziej wyczekiwanych przez dzieci dni w roku. Organizacyjnie Dzień Dziecka obchodzony jest bardzo podobnie na całym świecie. Są prezenty, atmosfera, święta, mnóstwo zabawy, jednak nie wszędzie świętuje się w tym samym czasie. Przykładowo dzieciaki w Niemczech są szczęściarzami, gdyż tam obchodzi się Dzień Dziecka dwa razy do roku. Wynika to oczywiście z wydarzeń historycznych. Przed upadkiem ZSRR wschodnia część Niemiec obchodziła Dzień Dziecka 1 czerwca, podobnie jak reszta bloku wschodniego, natomiast Niemcy na zachodzie świętowali 20 września. No i po połączeniu Niemiec uznano, że nie warto wszczynać kłótni o to, który dzień jest lepszy i ustalono obchody Dnia Dziecka dwa razy w roku. Znajomy podróżnik na zabój zakochany w Ameryce Południowej opowiedział mi, jak jego dzieci obchodzą święto w dalekim Paragwaju. Przygotowania do uroczystości zaczynają się już praktycznie kilka dni przed samym świętem, które przypada na 16 sierpnia. Data ma ta upamiętnić krwawą bitwę pod Acosta Nu. Miała ona miejsce podczas wojny paragwajskiej w latach 1864-1870, zwanej również Wojną Trójprzymierza. Siły zbrojne Paragwaju starły się w ogóle z koalicją Brazylii, Argentyny i Urugwaju, no i był to najkrwawszy konflikt, jaki kiedykolwiek widziano w tamtej części świata. Połowa mieszkańców Paragwaju została zabita, większość to były dzieci i młodzi mężczyźni. No i z powodu smutnego dnia, w rocznicę którego organizowane jest Święto Dzieci, uroczystości w Paragwaju są bardziej wzniosłe niż w innych częściach świata. Z kolei Turkowie obchodzą Dzień Dziecka 23 kwietnia. Ma on przypominać o odzyskaniu przez Turcję suwerenności. Fajnym zwyczajem w Turcji jest malowanie dzieci kolorowymi farbami. Ma to oczywiście upodobnić je do zwierząt, roślin czy też owadów. Powoli ten zwyczaj też, szczerze mówiąc, trafia do nas. Innym w ogóle ciekawym zwyczajem związanym z tureckim Dniem Dziecka jest puszczanie latawców. Można sobie tylko wyobrazić, jak wygląda błękitne niebo, gęsto pokryte kolorowymi latawcami. No i Włosi i Francuzi obchodzą Święto Dzieci najwcześniej, bo oni obchodzą to święto Dzień Dziecka 6 stycznia. W ogóle Włosi 6 stycznia mają bafalnę, która przychodzi i daje prezenty. No, bardziej popularną nazwą tego święta w innych państwach jest w ogóle Dzień Rodziny. Tradycją jest oczywiście wspólnota, uroczysta kolacja, po której dzieci otrzymują prezenty i słodycze. Zakłada się im na głowy papierowe korony i spełnia się praktycznie wszystkie zachcianki. Oczywiście w tym dniu we Włoszech, jak i w południowej części Francji, popularne jest też ciasto z wróżbą. Zapieczone w cieście karteczki z wróżbami mają powiedzieć dzieciom, co czeka ich w nadchodzącym roku. No, wróżby przeważnie dotyczą szkoły i spraw ze szkołą związanych.
Australijczycy lekko, można by powiedzieć, pokrzywdzili swoje dzieci, ustalając ich święto na pierwszą sobotę lipca. Oczywiście wiele, wiele dzieci się wtedy denerwuje, że właśnie ich święto przypada na weekend, więc lekcje w szkołach im w Australii nie przepadają. Święto dzieci w ogóle zupełnie inaczej wygląda w Japonii. Tam chłopcy obchodzą Dzień Dziecka 3 marca, a dziewczynki 5 maja. Symbolem rodziny w Japonii jest oczywiście ryba, dlatego też w dniu obchodów święta chłopca jako przyszłej głowy rodziny wiesza się tak w ogrodach takie papierowe ryby, które członkowie rodziny sklejają wspólnie już kilka dni wcześniej. Ryba w kolorze czarnym to ojciec, a ryba w kolorze czerwonym to matka. Ryby niebieskie symbolizują syna. Jest ich tyle, ilu jest potomków płci męskiej w danej rodzinie. Natomiast dziewczynki zgodnie ze stereotypem stroją lalki w swoje święto. No i Dzień Dziecka dla dziewczynek jest jednocześnie narodowym świętem lalki w Japonii. Inne takie święta, które też na całym świecie są związane z dziećmi, to przede wszystkim między innymi 12 lutego. To jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy, czy 14 kwietnia, który jest Międzynarodowym Dniem Dzieci Ulicy. 25 maja jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych. Z kolei 4 czerwca Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji i Przemocy. 12 czerwca jest dniem sprzeciwu, zmuszania dzieci do pracy. 16 czerwca Dzień Dziecka Afrykańskiego. Żeby było ciekawie, 11 października to Dzień Dziewczynki, natomiast 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. To takich kilka ciekawostek związanych z dzisiejszym Dniem Dziecka.